Tekst manny na 29 lipca. Bóg nasz, któremu służymy, może nas wyratować. Daniela rozdział 3 werset 17. Komentarz parauzyjny. Opatrzność pańska jest różna i nie do jego ludu należy decyzja, kiedy ma nastąpić nadzwyczajne wyzwolenie a kiedy ma być on pozornie całkowicie pozostawiony woli swoich nieprzyjaciół bez jakiejkolwiek manifestacji boskiej łaski. Czasami lud pana będąc ograniczony, pozbawiony wolności głoszenia prawdy, jak trzej hebrajscy młodzieńcy stwierdza, że ogień pali tylko powrozy. A ich samych uwalnia, dając im w istocie większe możliwości świadczenia na chwałę naszego Boga niż mogliby mieć w jakichkolwiek innych warunkach. Nie do nas należy więc decyzja, jaka powinna być boska opatrzność w odniesieniu do nas samych. Powinniśmy dostrzegać kwestie prawa i obowiązku oraz zgodnie z nimi postępować, bez względu na konsekwencje. Bez zastrzeżeń ufając Panu. Reprint numer 2494 Komentarz epifaniczny. Hebrajczycy ci mieli taką wiarę w Boską wybawczą moc, że uzbroiła ich ona w niezachwianą odwagę i posłuszeństwo, pomimo groźby i niebezpieczeństwa ognistego pieca. Nic dziwnego, że zostali zaszczyceni obecnością syna człowieczego. Który powstrzymał uśmiercające działanie ognia. Podobnie my, dzieci Boże, gdy jesteśmy zagrożeni i wpadamy do antytypicznego ognistego pieca za niekłanianie się militaryzmowi, katolicyzmowi i protestantyzmowi, możemy używać wiary, która zostanie zaszczycona obecnością Syna Człowieczego, który sprawi, że piec ognisty stanie się środkiem uwolnienia nas z więzów tej ziemi, bez poniesienia szkody. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza, Mojżeszowa rozdział 49 wersety od 22 do 26 Lato rośl płodna Józef, lato rośl wyrastająca nad źródłem, a lato jego rozchodzą się po murze. Acz gorzkością napełnili go, i strzelali nań, nie, a nienawidzili go strzelcy. Jednak został potężny łuk jego, a wzmocniły się ramiona rąk jego, w rękach mocnego Boga Jakubowego, stąd się stał pasterzem i opoką izraelową. Od Boga Ojca Twego, który Cię wspomógł, i od Wszechmogącego, który Ci błogosławił błogosławieństwy niebieskiemi z wysoka. I błogosławieństwy przepaści leżącej głęboko, i błogosławieństwy piersi i żywota. Błogosławieństwa Ojca Twego mocniejsze będą nad błogosławieństwa przodków moich, aż do granic pagórków wiecznych, będą nad głową Józefową, i nad wierzchem głowy odłączonego między bracią swą. Ezdrasza rozdział 8 werset 31 Zatem ruszyliśmy się od rzeki Achawy dwunastego dnia, miesiąca pierwszego, abyśmy szli do Jeruzalemu, a ręka Boga naszego była nad nami, i wyrwała nas z ręki nieprzyjaciela i czyhającego na nas w drodze. Cały Psalm dwudziesty trzeci, Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mnie. A do wód cichych prowadzi mnie. Dusze moje posila, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albo wiemyś ty ze mną, laska twoja, i kij twój te mnie cieszą. Przed obliczem mojem gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim, pomazałeś olejkiem głowę moje. Kubek mój jest opływający. Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie twe pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu Pańskim na długie czasy. Psalm 34, versety 8, 10 i 11 zatacza obu Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Bójcie się Pana Święci Jego. Bo nie masz niedostatku bojącym się go. Klwięta niedostatek cierpią i głód, lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 10 do 12 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście. Gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w siech tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Dzieje apostolskie rozdział 5 wersety 29 i od 40 do 42. Wtedy odpowiadając Piotr i apostołowie, rzekli, Więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi. I usłuchali go. A zawoławszy apostołów i ubiwszy je, zakazali, aby nie mówili w imieniu Jezusowym, i wypuścili je. A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego. I nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. Rzymian rozdział 8 wersety 17 i od 35 do 37 A jeśliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie, czyli ucisk, czyli prześladowanie, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli miecz. Jako napisano dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone, ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Żydów rozdział jedenasty wersety od trzydziestego trzeciego do trzydziestego ósmego, którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczenki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili z martwych wstania. Drudzy zaś pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek i więzienia. Byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien, tułali się po pustyniach i po górach, i jaskiniach, i jamach ziemi. Objawienie rozdział dwudziesty, werset czwarty: I widziałem stolice, a usiedli na nich, i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali besty ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoje, i ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Pieśni: 93, 25, 179, 200, 216, 222, 293. Wiersze brzasku. 173. Wie ojciec wasz, czego potrzebujecie? Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5866. Pytania: W jakich doświadczeniach tego tygodnia zyskałem zyskałam wyzwolenie? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.